Co się stało, Asia? Psuły sobie okulary. No już na początku wycieczki takie rzeczy. Za każdym razem. Muszę kupić nowe. Dobrze, że mam zawsze awaryjne w samochodzie. W razie jakby nagle słońce wyszło. Bo bez tego to ja czarno bym widziała tą jazdę. Smuteczek. No, takie fajne było, ładne. Za dolara z AliExpress? Nie. Za 9 zł w Rossmanie. Dojechaliśmy. Pierwszy przystanek. Zamek Książ. Pierwsze wzmianki o Zamku Książ powstały pod koniec XIII wieku, kiedy to Bolko I Surowy wybudował warownię z początku znaną jako Książęca Góra. W 1509 roku zamek trafia w dzierżawę rodziny von Hochberg, która niemal 100 lat później otrzymuje od cesarza Rudolfa III dziedziczne prawo do zamku. Śląski ród utrzymuje własność do niego aż do konfiskaty przez nazistów w 1941 roku. Zamek indywidualny. Witajcie, jesteśmy w Wałbrzychu, w Zamku Książ. Kupiliśmy sobie bilet na zamek, tarasy palmiarnie oraz na trasę podziemną zamku. Kosztuje 47 zł normalny, czy bez przewodnika zwiedzanie, bo możecie oczywiście z przewodnikiem, wtedy jest plus 5 zł. Możecie sobie zainstalować aplikację Wow Poland na telefonie, który służy też jako taki przewodnik. O 14 mamy wejście do podziemi, więc musimy się troszeczkę pokręcić, bo mamy pół godzinki. No i zobaczymy, co z tego będzie. Bardzo fajny, duży parking, możecie podjechać pod sam zamek, nie musicie jechać w miasto. 15 zł kosztuje jednorazowa opłata i samochód sobie może stać tak długo, jak potrzebuje. Także, no teraz pospacerujemy tutaj, jak ktoś mówi, w okolicy. No i idziemy zobaczyć, jak wyglądają podziemia. W XVIII i XIX wieku dochodziło do licznych inwestycji. Powstał m.in. dziedziniec honorowy, reprezentacyjne skrzydła barokowe oraz sztuczna ruina na terenie parku zamkowego, tak zwany Stary Książ. Całej okazałości. Zwiedzanie tuneli Zamku Książ rozpoczyna się 35 metrów poniżej dziedzińca honorowego, gdzie mamy wybudowaną w 2018 roku klatkę schodową. Schodzimy 4 piętra w dół na głębokość 50 metrów pod zamkiem, gdzie w około 45 minut przejdziemy 450 metrów trasy turystycznej. W trakcie zwiedzania napotkamy 5 punktów multimedialnych, które pomogą nam poznać historię powstania tuneli oraz tragicznego losu więźniów obozu koncentracyjnego Gross Rosen zmuszanych do ich budowy przez nazistowską organizację TOD. Z książańskimi podziemiami wiąże się legenda o złotym pociągu, czyli wagonach wypełnionych zrabowanymi skarbami podczas wojny przez nazistów. Wracamy z podziemi Zamku Książ. Adaś jest rozczarowany. Spodziewał się czegoś lepszego.
Nie, to był złoty pociąg. Zaczynamy. Współpracamy. Przyszliśmy. Na początku XX wieku dochodzi do drugiej wielkiej przebudowy zamku. Dodatkowo, jako prezent dla księżnej Daisy, Hochberg rozpoczął budowę palmiarni w Wałbrzychu. Bardziej ruiniasty, bardziej średniowieczny, więcej prawdopodobieństwa rozwiązania takich zamków niż takich z ładnymi ekspozycjami wewnętrznymi. A powiem, jest bardzo ładny, nie może powiedzieć, że nie, naprawdę polecam swojego serca. Rozkradany zamek zaczął po wojnie popadać w ruinę. Dopiero w połowie XX wieku zostaje zabezpieczony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z Wrocławia, a w latach 70. XX wieku rozpoczynają się prace renowatorskie. Skałka szczęścia. I co to się pociera? Całuje się? I życzenia spełniają się. Dla zwiększenia mocy tej energii należy dotknąć dłonią skałę. Żeby Asia znalazła jak najszybciej pracę. Nawet obie ma. Spełni się! Zamek przechodzi w ręce gminy Wałbrzych w 1991 roku. O kurczę, tak. Jaka trakcja. Asia, chodź, bo nam palmiarnię zamknął. XXI wiek wiąże się z wieloma inwestycjami. Zmianą elewacji od frontu, remont podzamcza, dachu, instalacja systemów przeciwpożarowych oraz remonty ulic dojazdowych.
właśnie skończyliśmy zwiedzanie. Ekspozycje są bardzo ładne, prezentuje się naprawdę bardzo elegancko, bardzo zadbanie. Jest chyba przyglądanie. My wybraliśmy wersję bez przewodnika, ponieważ tego typu zamki raczej wolimy sobie po prostu szybko obejść i obejrzeć. Teraz spacerujemy tarasami zamkowymi. Foteczki też muszą być, ponieważ trzeba wrzucać zdjęcia na Instagrama. Mieliście chwilę temu i pewnie jeszcze chwilę się teraz utrzymuje. Jest nasz adres naszego konta na Instagramie, także zapraszamy. I oczywiście śledźcie nas tam. Około 2 km od zamku mamy kolejną atrakcję. Idziemy do palmiarni. Mamy bilecik łączony, wtedy wychodzi taniej. Jest kurs rok czasu ważny. No ale my nie będziemy, że tak powiem, zastanawiać się, czy w ciągu roku przyjedziemy. Więc chcieliśmy to dlatego załatwić od razu. Bileciki z zamku. Dobry. Jak już wspominaliśmy, palmiarnia powstała z inicjatywy ostatniego przedstawiciela rodziny Hochbergów zamieszkujących w zamku książ, Jana Henryka XV, jako prezent dla jego małżonki Marii Teresy Cornwallis West, zwanej jako księżna Daisy. W palmiarni możemy zobaczyć ponad 250 gatunków roślin z różnych stref klimatycznych i zakątków świata. Ja mam nadzieję, że to nie będzie. Kupujące. Chyba dotknąłem nosem. Ostatnio cierpimy na chroniczne rozładowanie baterii, a teraz doszła nowa choroba. Pełne załadowanie karty. O, oczywiście, karta gdzie? W samochodzie. Bateria idzie? Bateria w samochodzie. Także tyle, co telefony dogramy. No i będą zdjęcia prawie co. Oczywiście z telefonu, bo baterie się rozładowały.